Jesteśmy w piwnicach domu Kaźni w Rypinie, miejsca masowych egzekucji na Polakach. Przez piwnicę tego domu jesienią 1939 roku przeszło około 2,5 tysiąca więźniów. Te zbrodnie przeżyło zaledwie dwóch. Pozostałych zamordowano bądź w korytarzu tejże piwnicy, bądź wywieziono do okolicznych lasów i tam rozstrzelano, następnie chowano w masowych mogiłach. Mili Państwo, trzeba wspomnieć jedną najważniejszą rzecz z tego wszystkiego, że w tej okrutnej zbrodni żaden ze zbrodniarzy nie został nigdy ukarany. Tak się stało, że po rozwiązaniu Zeruszczycu i wcieleniu oprawców do jednostek liniowych Wehrmachtu rozpłynęli się oni po frontach II wojny światowej. Ta zbrodnia dotąd pozostaje nieukaraną. Świadkowie zbrodni jeszcze zeznawali w latach 70., cóż widzieli, jakie i przedstawili swoje świadectwo tychże zbrodni.